Chciałbym na początku eucharystycznej ofiary w sposób szczególnie serdeczny powitać i zaprosić na wspólną modlitwę. Chyba najpierw tak hierarchicznie to księży, księży Tadeuszów, księdza Tadeusza z Warszawy i księdza Tadeusza z Krakowa. Dalej witam serdecznie wszystkich gości przybyłych i z Warszawy, czy to Pruszcza, i z Zielonej Góry, z Gorzowa, i nas wszystkich. To pierwszy jubileusz, taka okrągła data. 5 lat przeróżnych zdarzeń. 5 lat wspólnej modlitwy, spotkań, eucharystycznej ofiary, życia w sakramentach świętych, życia we wspólnocie. Myślę, że można powiedzieć, iż jest to wielka łaska, na którą może zasłużyliśmy, albo nie. Ale jest to Boży dar, który dziś z radością przyjmujemy jako moc na następne lata. I ja, i księża, i pewnie wszyscy inni, uczestnicząc w eucharystycznej ofierze, złożymy ją, dziękując Bogu za tych wszystkich ludzi, których spotkaliśmy, których może wśród nas nie ma, a właśnie w listopadowym czasie wspominamy ich. Za to wszystko, co się wydarzyło, co zakiełkowało i wyrosło w naszych sercach jako wspólna Boża radość. Oto słowo Pańskie, chwała
Tydzień temu spotkaliśmy się wspólnie w tej wielkiej radości zaślubin Ewy i Andrzeja, a dzisiaj można powiedzieć, ta radość jest przedłużona na wspólne świętowanie pięciolecia wspólnot szczecińskich. Zresztą to święto zeszłotygodniowe jakoś wyrosło ze wspólnot, bo Andrzej i Ewa przecież wyrośli z naszych wspólnot. Można powiedzieć, że w pewnym sensie ich miłość z tych wspólnot wyrosła. Dzisiaj chcemy, jak mówił na początku ksiądz Andrzej, przede wszystkim dziękować Bogu za łaskę tych pięciu lat. Tego wszystkiego, co się dokonało w naszych sercach i w naszych wspólnotach. Pamiętam kiedyś, jako kilkunastoletni chłopiec w szkole średniej, poszedłem do katedry na uroczystość ofiarowania pańskiego. Był to rok chyba 73 albo 4. Wiemy, że uroczystość ofiarowania pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej, drugi dzień lutego, to patronalne święto naszego ruchu. Ja oczywiście wtedy jeszcze nic o wierze i świetle nie wiedziałem, chociaż już kilka lat od 71 roku wspólnoty we Francji istniały. I w katedrze warszawskiej podczas tej uroczystości świętej pamięci prymas Wyszyński miał kazanie, z którego zapamiętałem tylko jedno zdanie i noszę je bardzo głęboko w swoim sercu. Świętej pamięci ksiądz prymas mówił: świat mówi, czas to pieniądz, a ja wam powiadam, czas to miłość. I kilka razy powtarzał jak refren to sformułowanie: czas to miłość. Dzisiaj, gdy patrzymy na 5 lat istnienia wspólnot Wiary Światła w Szczecinie, chcemy właśnie powtórzyć, że ten upływający czas to przede wszystkim miłość. I w pryzmacie miłości chcemy spojrzeć na życie naszych wspólnot i na to, co dokonało się w naszych sercach. Po ludzku wiele spraw się skończyło, wiele rzeczy przeminęło, ale ta rzeczywistość Boża, która jest darem Jego łaski, wciąż trwa, bo Jego słowa nie przeminą. I na Bożym Słowie oparliśmy życie naszych wspólnot. Wiemy, że nasze wspólnoty zrodziły się w roku 71 w Lourdes podczas międzynarodowej pielgrzymki rodzin z dziećmi upośledzonymi umysłowo do Matki Bożej w Lourdes. Że ruch nasz zrodził się z cierpienia i z modlitwy. Jakoś doświadczamy tej rzeczywistości w naszej drodze życia wspólnotowego. Cierpienie i modlitwa. Ileż łez, ileż doświadczeń, ileż samotności. Ale to wszystko już nie chcemy przeżywać w osamotnieniu, ale we wspólnocie, w jedności z Bogiem i w jedności z naszymi braćmi. Jesteśmy więc wspólnotami, które są ciągle w drodze. Jeśli jesteśmy w drodze, jeśli kiedykolwiek byliśmy na pielgrzymce, to wiemy, że potrzeba wysiłku, by dojść do wyznaczonego celu. I wiemy, że potrzeba czujności serca, by nie zagubić się w drodze. Dzisiaj Chrystus wzywa nas na nowo do postawy czujności. Czuwajcie. Bądźcie uważni. Syn Człowieczy przychodzi. Syn Człowieczy przyjdzie. Chodzi o to, by nasze serce wciąż było na to spotkanie przygotowane. I znowu, we wspólnotach odkrywamy wymiar serca, że najważniejsze miejsce, które mamy przygotować Bogu, to nasze serce. Tam dokonuje się to najgłębsze spotkanie z Bogiem, w moim sercu. Jean w ostatniej książce, we wstępie, przypomina historię pewnego małego chłopca, którego poznał i poznał jego mamę. Ten chłopiec nazywał się Piotr, urodził się chory z postępującym paraliżem. I gdy miał 6 lat, paraliż objął całe jego ciało. Jego mama czuwała przy łóżku ciężko chorego swojego sparaliżowanego syna i po cichu płakała. I wtedy ten mały chłopiec spojrzał na nią i powiedział: mamo, dlaczego płaczesz? Przecież moje serce nigdy nie będzie sparaliżowane. Ono zawsze będzie ciebie kochało. Kilka tygodni później ten chłopiec umarł. Ale posiadł w wieku 6 lat mądrość serca. Jego serce nigdy nie było sparaliżowane na miłość. Chcemy tę prawdę odkrywać w naszych wspólnotach.
prawdę miłości, prawdę serca. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Najlepiej bowiem widzi się sercem. Wiemy, że w życiu wspólnotowym, by odpowiadać na wezwanie Chrystusa, potrzebna jest czujność i odwaga. Na czym polega odwaga, którą daje nam Jezus? Tu nie chodzi o jakąś brawurę. Tu chodzi właśnie o trwanie w dobrym pomimo przeciwności. To jest najkrótsza definicja odwagi. A więc odwaga zakłada wierność Bogu, wierność miłości. I znowu, patrząc na te 5 lat, patrząc w serce, może odkrywamy różne sytuacje, w których nasza wierność była poddana próbie. Może były sytuacje, w których sobie mówiłem, to nie ma sensu, ta wspólnota mnie złości, ten człowiek mnie denerwuje, czy w ogóle to ma sens, tracę czas niepotrzebnie, nie widzę owoców życia we wspólnocie. Odwaga to trwanie w dobru pomimo przeciwności. Pamiętamy wszyscy Weronikę z 6 stacji Drogi Krzyżowej. Jest dla nas symbolem odwagi. Odwagi kobiety, która trwała w dobru, trwała w miłości do Chrystusa. Pomimo wszystkich przeciwności, pomimo całego ogromu zła, który dotknął Chrystusa. Ona była przy Chrystusie i potrafiła wykorzystać to, co akurat mogła wykorzystać. Zwykłą jakąś chustę czy ścierkę. Ten drobny gest otarcia skrwawionej, spoconej twarzy, umęczonej twarzy Chrystusa. Stał się znakiem jej męstwa i jej miłości do Chrystusa. Odwaga to trwanie w dobrym. I to wykorzystanie tego, co daje nam Pan. Zostaliśmy powołani nie do tego, by robić rzeczy wielkie, ale może tak jak Weronika. Rzeczy małe przy Chrystusie ubogim, przy Chrystusie cierpiącym. Być może tych rzeczy nie dostrzega świat, nie dostrzegają inni ludzie. To są naprawdę drobne sprawy. Ale z nich układa się nasza droga miłości, nasza droga za Chrystusem. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała, że gdyby wiedziała, że jej droga za Chrystusem rozrośnie się do takich rozmiarów, jakie dzisiaj widzi, nigdy by się nie odważyła na rozpoczęcie tej drogi. Zaczęła od małej sprawy, od odpowiedzenia na wezwanie Chrystusa, by pochylić się nad człowiekiem umierającym z głodu. Odwaga to odpowiadanie dzisiaj, tu i teraz, na wezwanie Chrystusa, na Jego miłość. Potrzeba odwagi, by żyć we wspólnocie. Wiemy, że Eucharystia może zniszczyć ruch zaciskający się pięści. Że najświętszą krew może wydać nawet najbardziej bezbronne dziecko, jednym ruchem. Taki jest nasz Bóg, ubogi, bezbronny w Eucharystii. I taki jest nasz Bóg w tajemnicy ubogiego i bezbronnego człowieka. Łączy się więc tajemnicy Eucharystii te dwa wymiary obecności Boga. Eucharystyczna pod postaciami chleba i wina i obecność ubogi na zgromadzeniu eucharystycznym. Wszyscy jesteśmy ubogi. Wszyscy odkrywamy w sobie słabość naszej wiary, naszej nadziei i naszej miłości. Ale wiemy, że w tę słabość wchodzi Jezus, by nas umacniać i by nas wprowadzić w głowę. We wspólnocie odkrywamy więc, że moje spotkanie z Jezusem jest wezwaniem do spotkania z drugim człowiekiem. Pamiętam, kiedyś prowadziłem rekolekcję dla wspólnot Wiary Światła Warszawskich, takie wyjazdowe rekolekcje wielkopostne i odprawialiśmy wspólną drogę krzyżową. Zapewne nieraz przeżywaliście taką drogę krzyżową, gdy sami sobie zrobiliśmy krzyż i ten krzyż właśnie się niosł podczas tej drogi krzyżowej między poszczególnymi stacjami, kolejne osoby niosą krzyż. Droga krzyżowa odprawiana była nie w kościele, ale właśnie w takim naturalnym terenie, różnym przodowami, w lesie, na łąkach. To był wielki postaw, więc było nam chłodno i
to wszystko jakoś skrajało tło do przeżywania tajemnicy krzyża Jezusa we wspólnocie. I pamiętam, niosłem ten krzyż razem z kilkoma osobami pomiędzy kolejnymi stacjami. Ten krzyż był bardzo duży, brzozowy i ciężki. A ponieważ ten był różnie ukształtowany, to w niektórych sytuacjach ten krzyż, ponieważ był w środku bardziej ciężki, wydawało mi się, że to ja przede wszystkim dźwigam ten krzyż, bo byłem wyżej. A z kolei, gdy ten się inaczej kształtował, tak się działo wtedy, że ten krzyż szedł do góry, bo to sobie na końcu rozwijały bardziej, a mnie ten krzyż pociągał do góry. I wtedy zrozumiałem znowu, że we wspólnocie, gdy dźwigamy krzyż, te ciężary różnie się rozkładają. Czasem mniej jest ciężej, ale wtedy innym jest łatwiej. A czasem jest odwrotnie, że mniej jest łatwiej, ale wiemy, że innym wtedy jest trochę ciężej. Święty Paweł w liście do Galatów mówi: jeden drugiego brzemiona nosi. A tak wypełnicie posłanie Jezusa. Rozumiemy więc, że te ciężary życia wspólnotowego są znakiem naszej miłości do naszych braci i naszych sióstr. Że w naszych wspólnotach idziemy tą pokorną, małą drogą codziennego krzyża za Jezusem. Za Jezusem ukrzyżowanym, za Jezusem bezbronnym w Eucharystii, ale za Jezusem również zmartwychwstałym, który w nasze wspólnoty już wpisał nadzieję zmartwychwstania, radość zmartwychwstania. Ta rzeczywistość już jakoś jest naszym udziałem. Pomimo tego, że tak często doświadczamy krzyża i cierpienia. Ktoś powiedział: błogosławieni, którzy są wtajemniczeni w ranę samego Boga, którzy zmienili ludzką historię, nie powiększając ludzkiego cierpienia. Wiemy, że wielcy tego świata chcą zmieniać ludzką historię tak często za pomocą sił, za pomocą manipulacji, za pomocą dominacji. Błogosławieni, którzy zmieniają ludzką historię przez udział w zranieniu samego Boga w tajemnicy krzyża. Bo tylko to najbardziej zmienia ludzką historię. Gdyby człowiek świat cały zyskał, a na duszy swej poniósł stratę. W naszych wspólnotach też chcemy odkrywać tę prawdę. Może nam po ludzku życie się nie układa. Może przeżywamy samotność i cierpienie. Może przeżywamy prawdziwe ubóstwo materialne. Może przeżywamy jakiś krach, jeśli chodzi o nasze aspiracje zawodowe. Ale wtedy wracamy do tych słów Pana. Cóż za korzyść, gdyby człowiek świat cały zyskał, a na duszy swej poniósł stratę. Cóż za korzyść. A więc chcemy odpowiadać na to wezwanie Jezusa skierowane do naszych serc, do naszej duszy, by tutaj nie ponieść straty. W Kościele i w świecie dzieje się tak wiele, wiele różnych wielkich rzeczy, a Chrystus wzywa nas do rzeczy małych, do rzeczy drobnych. Święta Teresa mówiła, że nie liczy się wielkość danego czynu, ale głębia miłości, którą w ten uczynek wkładamy. Nie patrzmy więc na wielkie owoce naszego dzieła, ale na drobne rzeczy, w które wkładamy naszą miłość. Rozmawiałem niedawno z takim przedstawicielem hierarchii duszpasterstwa, zaangażowania duszpasterskiego i ten człowiek pytał mnie, powiedział, że byłem na jednym z obozów publikowych. No, a dużo tam macie na tym obozie, prawda, dużo było. Ja mówię, no, czwórka dzieci i piątka opiekunów. Tak mało? Co to za akcja? Ja się wtedy strasznie cieszyłem, powiedziałem, bo to nie jest akcja, to jest życie razem. No właśnie, patrzmy na nasze życie we wspólnotach, nie na jako wielkie akcje, wielkie dzieła, ale na życie razem. Zwykły chleb przemieniasz, Panie, by nasycić nim bez granic, by nasycić nim bez granic dzisiaj nie. Zwykły chleb przemieniasz, Panie, by nasycić nim bez granic, by nasycić nim bez granic.
serc pragnie ja dzisiaj Bóg. Zwykłe wino krew przemienia, wyłgasi serc pragnienia, wyłgasi serc pragnienia dzisiaj
uwaga, bym prosił, żebyście się zmieścili. Jak to zrobimy, to już ja nie wiem, ale musimy się wszyscy zmieścić. Dlatego proszę wszystkich tutaj. Ja do tej pory byłem przekonany, że my mamy duże wieczery, a jednak mało jest. W czasie mszy świętej. A teraz będzie rozdzielony, połamany w taki sposób, aby wystarczyło tego bochenka dla wszystkich. Nie w taki sposób, kiedy łamie się chleb, ale wtedy, kiedy rozmnaża się miłość. Jestem przekonany, że od 5 lat w naszych wspólnotach właśnie rozmnaża się miłość, tak jak łamany chleb, który dzielił Pan Jezus. Dzieli tą miłością przez 5 lat u nas, przez więcej lat w innych wspólnotach w Polsce i przez już wiele lat na świecie we wspólnotach wiary i świata. Moi drodzy, wszędzie tam, gdzie jest miłość, tam jest dobro i tam jest Chrystus. Rozpocznijmy tę naszą drugą ucztę dziękczynieniem Panu Bogu za chleb i prośbą o błogosławieństwo. Śpiewajmy Panu, alleluja. Śpiewajmy Panu, alleluja. On jest naszym Bogiem, Królem naszym. Oddajmy mu cześć. Wielkiej chwały oddajmy mu cześć. Śpiewajmy Panu, alleluja. Śpiewajmy Panu, alleluja. On jest naszym Bogiem, Królem naszym jest. Tu gdzie siedzimy jest coś takiego właśnie sympatycznego. Od razu możemy to sobie zatrzymać. 5 lat Szczecińskiej Wspólnoty Wiary i Światła. Mnie się najbardziej podoba, że tu pisze ciąg dalszy nastąpi. Tyle jest nowa, o ile stara, tyle kolejnie poza mną jest. Dobro.
ja jak ten pian sumala, choć nie czuję ją wiele sen. Góraż jej szuka, pomyśl się nie. A on tego nie umie. Trzeba jesień pełny. I wiosną wyjaśnią, ponieważ tutaj góraż jej szuka. Lecz jej dusza ma będąca, więc szukać muszę wciąż. Thank you.